bierzecie udział dzisiaj w lekcji WF-u z mistrzem. Kto jest tym mistrzem? Michał Ruciak. Znasz to nazwisko? Tak. A z czym ci się kojarzył wcześniej Michał Ruciak? Jak zareagowałeś, jak się dowiedziałeś, że w waszej szkole będziecie gościli właśnie Michała Ruciaka? No na pewno wiedziałem, że gra w siatkówkę. W bardzo młodym wieku wygrał Mistrzostwa Polski. I czego się dowiedziałeś jeszcze na tym dzisiejszym spotkaniu? No, że ma 1,90 m wzrostu. No i że 2-3 razy wygrał Mistrzostwa Polski. Michał Ruciak wchodzi do szkolnej sali gimnastycznej i co myśli? Myśli przede wszystkim, czy jak wejdzie, to będzie widział uśmiech u tych dzieci, które tutaj się zebrały, które zobaczyły, które chcą poznać trochę historii, które chcą przeżyć tą wspólną godzinę WF-u naprawdę z jakimś znanym sportowcem, bo to nie tylko ze mną. Wiem, że akcja jest cykliczna. To jest coś takiego, co buduje serce i można wskazać jakby drogę zwycięstwa, jak są i wszystko jest ładne. No to jest wszystko fajnie, droga usłana tak zwana różami, ale zawsze zdarzają się nam porażki i to jest też związane. Trzeba umieć sobie z tym radzić i tutaj jestem może też po to, żeby ta strefa mentalna była taka, żeby z każdej porażki wyciągnąć wnioski, która nas zbuduje i poprowadzi dalej do zwycięstwa. Najważniejsze dla mnie, by zaszczepić w ich sercach, w ich duszy to, że ten sport stanie się ich częścią. Przede wszystkim, nawet dla ich własnego zdrowia. Jeśli nie będą uprawiać tego zawodowo, to żeby te 2-3 razy w tygodniu nawet właśnie ćwiczyli sobie dla samego siebie, a przy tym robili to, co kochają, a będą przede wszystkim ich ciała będą zdrowsze, a to też będzie dla mnie bardzo dużo znaczyło. No na pewno bardzo fajne doświadczenie, zobaczyć jak to wygląda i jak dochodził do tego miejsca, gdzie jest. I fajnie go też poznać, zobaczyć. I mieć go właściwie na wyciągnięcie ręki. No tak. Czy takie lekcje WF-u z mistrzem, takie zajęcia z osobami znanymi, które mają na koncie sukcesy, mobilizują do działania, do pracy? Jasne, bo widać jak ta osoba przechodziła i że wszystko jest możliwe, więc to też mobilizuje. A czy wspomina Pan czasami te czasy szkolne, kiedy trenował Pan, czy w ogóle zaczynał Pan przygodę z siatkówką i z lekcją wychowania fizycznego? Oczywiście, że tak. Zawsze wracam do tego, Panie, właśnie przy takich spotkaniach. To, kim jesteśmy w dorosłym życiu, między innymi też jest po części tym, jakimi byliśmy dziećmi, co robiliśmy w tych latach młodzieńczych. A kto odkrył Panu ten talent i to zamiłowanie do siatkówki? No na pewno pierwszy trener, bo tutaj to jest, mówię, byłem w Świnoujściu, był to pan trener Zdzisław Gogol. To jest mój pierwszy szkoleniowiec i tam pierwsze sukcesy. Współpracowaliśmy razem przez 7 lat, więc cała ta przygoda, początki techniki, wszystko było związane z tym trenerem. Jak zmobilizowałbyś swoich kolegów i koleżanki do tego, żeby byli bardziej aktywni i wybierali WF i sport? No, powiedziałbym, że możemy się spotkać i pograć całą siatkówkę i wtedy byśmy sobie grali, a jakby im się spodobało, to byśmy codziennie grali albo w tych momentach, w których chcemy i że to jest rzeczywiście fajne. Uśmiechamy się szeroko, uśmiechamy się.